Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla Was kolejną gierkę, kolejną bijatykę. Jest to coś innego, jeszcze tego nie było u mnie na kanale. Dzisiaj pogramy sobie, zaprezentuję Wam bardziej i pogramy sobie w tryb arcade'owy w Soul Calibur 2. Była to moja pierwsza gra z serii Soul Calibur, jak dobrze pamiętam. Oryginalnie grałem w tą grę na PlayStation 2, także zobaczymy, jak Wam się spodoba. Dużo zależy od tego, czy będę więcej nagrywać tej gierki i czy będę też streamować tą grę, bo dzisiaj sobie przetestujemy normalny tryb arcade, parę walk, pokażę Wam, jak to wygląda, troszeczkę sobie porozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Ale jest tryb, który mnie bardzo interesuje, taki troszeczkę tryb RPGowy, którego aktualnie prawie nigdzie już nie ma, takich trybów w bijatykach współczesnych. Jakiś tam, wiecie, levelowanie postaci, zdobywanie przedmiotów czy coś takiego, może było chociażby w Tekkenie 6, którego jakiś czas temu ogrywałem, Tekken 5 coś takiego miał też, czy tam Tekken Force i tak dalej, o te tryby chodzi. A tutaj mamy coś takiego jak Weapon Master. Mamy różne komnaty, wybory, levelujemy jakby naszą postać, odblokowujemy bardzo dużo rzeczy i to jest fajny tryb, myślę, i na streama, i później do wrzucenia jako seria na YouTube'a. Także jeżeli Wam ten odcinek się spodoba i będziecie chcieli zobaczyć więcej Soul Calibura 2 oraz innych bijatyk, bo też chciałbym właśnie od czasu do czasu nagrać jakieś pojedyncze odcinki z innych bijatyk, no to dawajcie znać w komentarzach, a na pewno coś zdziałamy. No i oczywiście nie zapomnijcie wbić na moje social media, wszystkie linki jak zawsze macie pod spodem w opisie. A teraz, nie przedłużając, wbijamy już sobie do trybu arcade. Jak widzicie, tutaj jest tyle postaci, sporo okienek, sporo jakby kafelek mamy zablokowanych, bo tak jak mówię, chyba jakieś alternatywne kostiumy też się zdobywa, ale na pewno zdobywa się postacie oraz wygląd broni w tej grze. To jest bardzo fajne, dlatego ten Weapon Master tryb ma po prostu sens i jest po co go przechodzić. Jak widzicie, tutaj ekskluzywnie mam postać Linka z gry Zelda. Ja mam wersję GameCube'ową aktualnie, wersja GameCube'owa na emulatorze Dolphin. Ta gra była w trzech wersjach. Na PlayStation 2 to grałem oryginalnie wiele, wiele lat temu. Była ta gra też na GameCube i na Xboxie. Każda z tych gier miała po jednej ekskluzywnej postaci. Mieliśmy Linka w wersji GameCube'owej, Spawna w wersji Xboxowej i był Heihachi z Tekkena w wersji na PlayStation 2. Ja sobie wybiorę jakąś postać. Lubię mega lubię Nightmare'a, ewentualnie Mitsurugi. Okej, alternatywny kostium Mitsurugi? Niech będzie, dobra. No, także fajna sprawa, bo były ekskluzywne postacie. Ludzie po prostu mieli jakiś tam dodatkowy wybór w zależności od tego, na jakiej konsoli się grało, nie? Ja gram, mówię, na emulatorze GameCube'a. Podbita jest rozdzielczość, bo normalnie to było 640 chyba rozdzielczość, a ja tutaj mam podbitą rozdzielczość do 1440. Dlatego ta gra może o wiele ładniej wyglądać niż jak ją kiedyś pamiętaliście, albo jak ja ją pamiętałem. To jest właśnie fajne w tych emulatorach. Okej. Uwaga, czy spadnie? Nie spadła postać, ale mamy pierwszą walkę wygraną. Także no mówię, możecie tutaj podbić, w większości zresztą emulatorów jest coś takiego, że możecie te rozdzielczości podbijać i na przykład co to było, jakiś unlock z mojej strony? I na przykład możecie nawet 4K sobie ustawić rozdzielczość, nie? Także tak jak sprawdzałem, no to optymalnie jest 1440, albo chociaż te gry sobie przyskalować do Full HD, czyli 1920 na 1080, to jest tak optymalnie, jeżeli macie emulatory. Także mówię, emulator GameCube'a, Soul Calibur 2, nigdy nie grałem w jedynkę. Jedynka to w ogóle, nie pamiętam, czy był właśnie Soul Edge jako pierwsza gra i później był Soul Calibur 2, czy był Soul Edge, a następnie Soul Calibur 1 i Soul Calibur 2. W każdym razie we wcześniejsze te części nigdy nie miałem okazji grać. Zaczynałem od Soul Calibura 2, pograłem chyba kiedyś też w 3, a dalszych części już nie pamiętam, może jakieś pojedyncze spotkania z jakąś 4 bądź 5. Aktualny Soul Calibur, który jest, to jest bodajże 6, tak? Jeżeli się nie mylę, to jest chyba Soul Calibur 6, ten z Geraltem. Możecie mi poprawić, jeżeli cyferki zapomniałem, ale jeżeli chodzi o tego aktualnego
aktualnego Soul Calibura, no to... zablokowałem, nice. No to grałem tylko w wersję beta i później na evencie na PGA. Także wersję beta, z tego co pamiętam, nawet chyba streamowałem z wami na Twitchu. I później grałem jeszcze w wersję, też w sumie to była ta sama wersja testowa, czy tam beta, na evencie PGA. Także tylko tyle, nigdy w oryginalną grę nie grałem. Nie jestem ogólnie jakimś mega fanem Soul Calibura. O. Wow, co to była, jakaś kontra? Czy to tak wygląda? Jako taki grab. Tak, to jest jako grab, okej. Nice, mamy to. No, nie jestem jakimś ultra fanem Soul Calibura, ale lubię sobie czasami pograć coś nowego, szczególnie teraz, gdzie mamy taką posuchę w tych gierkach, w tych bijatykach. Tak naprawdę czekamy na jakiegoś nowego Tekkena, na jakiegoś nowego Street Fightera, na Project L może. Oj. O, nice. Pokonał mnie. Także no, postanowiłem, że sobie będę co jakiś czas odgrzewać, sprawdzać, grać z wami jakieś te starsze, ciekawe bijatyki. Może akurat coś fajnego się znajdzie. Tutaj wiem, że też jest ogólnie parowanie, jak w dobrym momencie blok naciśniecie. Dobra, nice, mamy to. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, jakie starsze bijatyki mógłbym ograć, no to dawajcie znać w komentarzach. Chętnie przemyślę i sprawdzimy, bo to naprawdę może być fajna sprawa na streamka, albo później jako jakieś pojedyncze odcinki na YouTube'a. A jak mogę ją podciąć, tak? O, jest, nice. Czy ja kucnąłem pod grabem, czy mi się wydaje? Nice, mamy to. A jak się robi takie ładowane ciosy, jak oni robią? Czy coś trzeba przytrzymać? Tutaj coś jest, okej. Nie wiem, czy to jest bardziej jako taki counter hit, czy co to jest? Wiem, że to chyba da się jakoś kancelować w ogóle, właśnie. O, tu jakieś kombinacje już. O, tak, prosto kolanko. Prawie jak w Tekkenie, running trójka Kinga. Astaroth. Mega fajna postać, pamiętam, że strasznie mi się podobała. Bardzo silne, bardzo duży damage, pamiętam, że on ma. Mocne graby. Łatwo ta postać potrafi wyrzucić z mapki. Oj, właśnie. O nie! Chciałem go złapać, nie siadło. No widzicie, już nie jest tak prosto. Mam nadzieję, że... Arcade się nie skończy, jeżeli przegram. Że nie będę musiał od początku zaczynać. Oj. Tego się chyba nie da zablokować. Lecisz, gościu, lecisz. Lecisz. Paduwa. O kurczę, no. Nie mogę go wypchnąć, nie. Piksel życia. I mi graba zrobił za pół HP. Dobra, teraz... Okej, okay, nice. Jest szybkie. Szybka kolejna walka. Dobra, nice. Oj, to się stepuje. A chyba na bloku nie można stepnąć? Albo coś takiego? Nice, mamy to. Okej. Okay. Tutaj wiem, że można dwa graby robić, dwa rodzaje łapań. Nice. Jest, łapanie, okej. Okay. Oj. Ale...
nie po tej stronie mnie postawiło, dobrze. Bo też możecie normalnie z mapy spaść, nie? To jest ciekawe w Soul Caliburach. Że są setupy, są ataki, które niektóre postacie mają, tak jak na przykład Nightmare czy ten Astaroth, z którym walczyłem. Że on mocno postać jakby wybija i potrafi w bardzo łatwy sposób zrzucić przeciwnika z mapy, nie? Właśnie. Tutaj ten jegomość no też jest konkretnym przeciwnikiem. Spróbuję coś tutaj ugrać na to. O, nie mogę go nawet trafić. Ajajaj, też zrobiłem drugi hit. Też zrobiłem strasznie wolny cios i nie siadło. Ale w ogóle super sprawa, jak ta gra szybko się ładuje tak naprawdę, nie? Nie mamy w ogóle żadnych loadingów, można powiedzieć. Ajajaj, zablokował to. No nie! Nie mogę nic zrobić, halo! Na wake-upie mnie złapał. No to jest... Nie wiem, czy to jest ostatni przeciwnik, czy przedostatni. Ale no już nie jest tak łatwo. Dobra, mamy graba, okej. Stepuj! Ojojojojoj, no co? Kucnął, no nie wierzę. Już byłem tak blisko. Aha, what? To był blok przecież ode mnie, normalnie. Okej. Ojojoj, jeden hit. Boom! Tak jest! Ładny sidestep, gościu. Gościu poszedł, ja zaszedłem za plecy. Dobra, 1-0 dla mnie. Wypadł. Nice, perfect. Okej. Okay. Tył noga. Jakby robi duże odepchnięcie. Siódmy stage taki, to jeszcze nie jest walka z bossem, wow. To długie to dosyć, myślałem, że to już jest jakby w miarę ostatni przeciwnik, bo już było ciężko. Okej. Stekowałem graba. Wyrwałem się z łapania. Aj, koniec, wiedziałem. Za długo czekałem. Ale udało mi się wyrwać z łapania. Zniwelować łapanie. To niwelowanie łapania działa podobnie jak w Street Fighterze tutaj. No kurde, daj mi się kopnąć, halo. No nie! Dobra, mamy to? Close! Yes, slidey! Dało się slida zrobić na sam koniec. Chociaż raz zadziałało, 1-1. Ojojoj, plecy! Aj! A blokując nie da się chyba... stepować nic. A kurczę, już było blisko, o? Długi ten arcade, przez to, że no nie jest tak łatwo grać, nie? Wiadomo, to nie Tekken. Wow, co tyle stringów ona ma? Slide, aj. Dobrze. Yes. Uf. Muszę więcej low'ów używać.
jakieś podcinki i loły, bo to będzie wtedy częściej wchodzić, mam wrażenie. O właśnie, coś takiego chociaż. Małe połki. O, stekowała graba, okej. Nice. Tak jest, low na koniec. W końcu to mamy, ile? 3 albo 4 razy aż walczyłem z tą Taki. Czy to jest ostatni arcade? Mitsurugi versus Inferno. Nawet tego nie pamiętałem, że to jest jakby specjalny bosik. Inferno. Wow. No to musicie zostawić lajka dla tej walki, żeby mi się udało. A, to jest jakby mój klon czy coś w tym stylu. Inferno chyba. Jest tylko jedna walka, okej. Wow, ale to ma zasięg. To fajne jest to. Cyk. No i dupa. Da się to? Da się kontynuować? Tak, da się, okej. Ale fajnie, że tylko jest... To najpierw jest moim jakby klonem, takim Mokujin, a teraz jest klonem innych postaci. Chyba, na to wychodzi. Da się go złapać, czy nie? Da się go złapać. O! What? W trakcie się zmienia? Czyli jest jakby losową postacią. A, i w trakcie walki, jak mu się trochę HP zabierze, to się nagle zmienił, okej. O! Jeszcze go przeciąłem. Znowu. Ciekawe, czy to mu zabiera HP, jak go dodatkowo w tym jakby filmiku bije. Podejrzewam, że nie. Okej, trzecia transformacja. Teraz jest Yoshimitsu. Pięknie, mamy to, let's go! Mitsurugi dał radę na Inferno. Jeszcze jakiś stage, czy to już ending? To jest ten tytułowy miecz Soul Calibur? This isn't what I've been searching for. Ciekawe, czy się coś odblokuje. Dobra, naciska... Soul Edge. No tak, w końcu udało się mu zdobyć miecz Soul Edge, Ultimate Sword. Tak jest. Nice, mamy to. Około ile? 15-17 minut, także dosyć długi odcinek będzie dzisiaj dla Was, ale mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że Wam się tutaj podoba Soul Calibur 2. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gierki i czy będziemy ruszali na streamie ten tryb Weapon Master, gdzie się zdobywa właśnie postacie. Jest taki tryb bardziej dungeonowy, są ścieżki, wybory, jakieś kostiumy odblokowujemy, walki mają swoje zasady, że na przykład nie można blokować, można to, nie można tamtego i tak dalej, i tak dalej. Także piszcie mi w komentarzach, czy chcecie zobaczyć więcej Soul Calibura oraz innych jakichś starszych bijatyk. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.